Cześć wszystkim. Dziś zbuduję sztuczne obciążenie, tak zwane dummy load. Tego typu konstrukcje są jednym z niezbędnych narzędzi do przeprowadzania testów po naprawach wzmacniaczy. Poza tym, jeżeli wpadnie mi do rąk fajny klocek do testów, to przeprowadzę pomiar mocy i odpowiemy sobie na pytanie, czy moc wyjściowa wzmacniacza deklarowana przez producenta jest prawdziwa, czy marketingowo wyssana z palca. Pewnie też zastanawiacie się, skoro taki niezbędny, to dlaczego go wcześniej nie miałeś na warsztacie? Otóż przeprowadzałem testy obciążenia na tradycyjnych kolumnach 8-ohmowych do mocy 100 W, co oczywiście nie jest najlepszym rozwiązaniem, zważywszy, iż kolumny mogą zostać uszkodzone np. składową stałą w wyniku awarii wzmacniacza podczas testów. No i słuchanie częstotliwości 1 kHz nie jest najprzyjemniejszym, szczególnie przy większych mocach. Więc postanowiłem doposażyć się we właściwe narzędzia i wykonałem założenia do projektu. Obciążenie musi posiadać zdolność podłączenia do 7 osobnych kanałów o impedancji 8 Ohm do mocy 100 W oraz 2 kanały o wartości 8 Ohm 200 W z możliwością przełączenia na 4 Ohmy i zdolnością obciążenia do 400 W na kanał. Taka konfiguracja pozwoli na zbadanie np. wielokanałowych amplitunerów kina domowego lub naprawdę mocnych wzmacniaczy stereo. Ponadto konstrukcja ma być lekka, relatywnie niedroga, z możliwością demontażu w przypadku awarii lub upgrade'u rezystorów obciążeniowych. Jak widzicie, do budowy użyję częściowo nowych materiałów, jak na przykład te rezystorki, czy profile aluminiowe konstrukcyjne, które są bardzo lekkie i można je kupić praktycznie wszędzie, oraz części używane, jak na przykład te radiatory. Te radiatory były gdzieś zamontowane, tu jeszcze są ślady pasty, jakaś naklejeczka Division Delta. Natomiast ja użyję tych radiatorów do przykręcenia rezystorów mocy i mi się wydaje, że będą wystarczające do krótkotrwałych obciążeń. A propos, czemu nie kupiłem radiatorów nowych? Ano dlatego, ponieważ cena jest tak wysoka, że przyprawia o ból głowy, dlatego poszedłem w używane. I choć te w 2023 roku też nie są tanie. Czekam jeszcze na kilka drobiazgów, takich jak rezystory 200-watowe i radiatory do nich, ale mam nadzieję, że dojdą w trakcie budowy. No to do dzieła! Tutaj wprowadzę mały przerywnik. Chciałbym wyłonić zwycięzcę konkursu ogłoszonego w odcinku z naprawy zalanej Yamahy 661. Przypomnę, iż do wygrania są dwa pendrive'y Samsung Duo 64 GB i aby je zgarnąć, należało napisać komentarz pod filmem z owej zalanej Yamahy. Swoją drogą jestem bardzo mile zaskoczony ilością komentarzy. Bardzo dziękuję za miłe słowa, dobre rady, no i słowa krytyki. Nie spodziewałem się tylu komentarzy. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Rozlosowany zwycięzca to router. Przepraszam, jeżeli wymawiam to niewłaściwie. Gratuluję zwycięzcy i proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody. Ok, konstrukcję wstępnie mam skręconą. Konstrukcja jest skręcona z takich uniwersalnych elementów. Pewnie ktoś zaraz zapyta, po co taka duża konstrukcja? No to już odpowiadam, tak na dobrą sprawę, ja widzę ten projekt rozwojowy, czyli okazałoby się, że te małe rezystory mają po 100 W, te duże rezystory mają po 200. 8 ohmów, 8 ohmów. Gdyby się okazało, że te małe rezystory są na przykład niewystarczające, albo trzeba będzie zamówić rezystory 100-watowe, które będą wyglądały gabarytowo jak te duże, czyli będą miały większą powierzchnię tutaj radiatora, no to oczywiście dodatkowe miejsce ekstra tutaj w budowie będzie wskazane. Jak zdążyliście zauważyć, ja mam radiatory, które przeznaczyłem właśnie do tych rezystorków. One miały być montowane w ten sposób. Tylko teraz sprawdzam koncepcję. Obudowa jest wykonana z aluminium. W związku z tym na razie koncepcyjnie przekręciłem rezystory do
tutaj tych elementów i zobaczymy, czy po nałożeniu oczywiście pasty między rezystorem a obudową, czy obudowa będzie w stanie odebrać na tyle szybko ciepło od tego rezystora, że będzie można wykorzystać tą stację do dłuższych prób. Do tego przygotowałem tutaj dwa mierniki. Troszeczkę tak oczywiście amatorskie to jest sprawdzenie. Natomiast tutaj mam dwie sondy. Pierwsza jest zamontowana na rezystorze, druga jest bardzo blisko na obudowie. Ten z lewej miernik będzie mierzył temperaturę z obudowy, ten z prawej na samym rezystorze. Napięcie z tyłu podawane przez zasilacz laboratoryjny to jest 17 V, co daje około przy tych 8-ohmowych rezystorkach 36 W. Zmienimy tutaj na pomiar temperatury. Już widzimy, że ten prawy miernik mierzy temperaturę na rezystorze, temperatura wzrasta. Temperatura, jaką mamy teraz w pomieszczeniu, to jest około 26 stopni. Także widać, że temperatura dość szybko wzrasta. Termotransfer na obudowę, bo można tak to chyba nazwać, jest raczej kiepski. Czyli prawdopodobnie koncepcja przykręcenia rezystorów do obudowy upadnie. No cóż, chciałem pójść troszeczkę na skróty, ale niestety nie uda się. W związku z tym jednak trzeba będzie po prostu zamontować, przekręcić te rezystorki małe do radiatorków, przykręcić je do obudowy. Rezystory już zdemontowałem od ramy. Tak jak zauważyliście wcześniej, termotransfer między rezystorem a ramą nie zapewniał odpowiedniego kontaktu do tego, żeby ewentualnie długotrwale pozostawiać amplituner czy wzmacniacz, jakiekolwiek urządzenie podłączone do tego rezystora na dłuższy okres. Teraz zamontowałem rezystorki tutaj do tych radiatorków. Prawne oko zauważy, że tu jest naklejka. Naklejka jest srebrna. W związku z powyższym izolacja między tą naklejką a tym radiatorem jest minimalna. Ta naklejka się tak mocno trzyma. Próbowałem ją oderwać, niestety po kawałeczku odchodziło, ale to jest typowa srebrna, taka gruba naklejka. W związku z powyższym nie zakładam, żeby tutaj termotransfer jakoś był bardzo mocno zachwiany. Koncepcja przymocowania będzie w ten sposób. Tutaj będą powiedzmy po dwa. I do tego przygotowałem takie kątowniczki, w związku z powyższym będzie mniej więcej w ten sposób przymocowany. Także do roboty. Konstrukcję już mam skręconą. Założyłem radiatorki pod tutaj te rezystory budowę. Przymocowałem je za pomocą takich kątowniczków. Pociąłem sobie tutaj na kawałki. To się trzyma bardzo solidnie. No i tutaj z tych małych radiatorków mam 2, 4, 6, 7. I w środku wewnątrz. Wewnątrz mam 4 duże rezystory, które będą pracowały w konfiguracji albo 2 x 200 W 8 ohmów, albo po prostu je połączę w 4 ohmy, ale wtedy moc będzie wzrastała do 400 W. Jak widzicie, przewody już mam polutowane tutaj do rezystorów. Założyłem jeszcze koszuleczki termokurczliwe, żeby to ładnie wyglądało. Wszystko jest porządnie podokręcane, tutaj są zwory. Nie pozostaje nic innego, jak podłączyć tę całą pęgę kabli do front panelu. Podłączenia elektryczne już zostały zakończone. Jak widać, może nie jest super perfekcyjnie, natomiast dla mnie to jest wystarczające, bo to i tak będzie zamknięte. Już wszystko podłączyłem do front panelu. Co ciekawe, tutaj mamy 9 terminali do podłączenia, natomiast na dzień dzisiejszy, nie wiem czemu, zamówiłem 7 tych małych rezystorków, a przyszło tylko niestety 6. Także 9 terminal sobie podłączę, gdy zamówię ponownie te rezystory. Nie wiem, co się stało. Nie sprawdziłem zamówienia, gdy przyszedł. Także na dzisiaj mamy 8 wejść działających i przetestujemy sobie. A pacjentem, na którym będziemy testować sztuczne obciążenie, jest Yamaha RX-V673. Jest to 7-kanałowy amplituner. Według oficjalnej noty na stronie Yamahy 7-kanałowy 150 W x 7 przy 4 ohmach, natomiast 90 W x 7 przy 8 ohmach przy zniekształceniach THD 0,09%. Ta Yamaha swoją drogą ma uszkodzony chip DSP, ale jakoś sobie na czas testów poradzimy, żeby to wszystko pouruchamiać.
No i sprawdzimy, jaka jest moc generowana przez ten amplituner. I prawdopodobnie przetestujemy 6 kanałów, z uwagi na to, że tutaj, jak widzicie, klient po prostu urwał tą zakrętkę. Natomiast no, tutaj pod ten zacisk nie będziemy dzisiaj podłączać. Ok. W amplitunerze przywróciłem ustawienia fabryczne, ustawiłem obciążenie 8 ohmów. Mamy podpięty oscyloskop. Tutaj żółty kanał to jest, powiedzmy, lewy albo prawy frontowy głośnik, natomiast ten fioletowy kanał to jest tylny otaczający głośnik. No i tak jak mówiłem, tutaj sonda wpięta pod jakiś tylny głośnik otaczający, natomiast druga sonda jest wpięta pod 8 ohmów frontowy. No i mierzymy. Rozkręcamy powoli gałeczkę. Będziemy mierzyć do cięcia. Zwróćcie uwagę na napięcie RMS. No, zaczyna obcinać czubeczki, także to jest 22,8. To są frontowe kanały. Natomiast 16 to jest tylni surround. Przy obciążeniu 6 z 7 kanałów w amplitunerze Yamaha RXV673 moc na frontowe kolumny to jest 65 W na kanał, natomiast surroundowe i centralne kolumny to jest 32 W na kanał. Zmierzymy jeszcze w trybie stereo. Teraz mamy włączony tryb 7 channel. Zobaczymy, jaka moc będzie w trybie stereo. W trybie stereo wyłączę tutaj oscyloskopu drugi kanał, ten fioletowy, aby nam nie przeszkadzał. Obniżymy tutaj oś. Ok, jedziemy. Jedziemy do odcięcia szczubeczków. Mamy 30,4. Co ciekawe, jeżeli gałka poleci nam za bardzo w prawą stronę, to pojawia się taki wykres prostokątny. Jeżeli przekręcimy jeszcze dalej, to amplituner wyłącza się całkowicie automatycznie. W trybie stereo ten amplituner na dwie frontowe kolumny oczywiście daje 115 W na kanał, czyli całkiem nieźle. Próby już przeprowadzam tak na dobrą sprawę przez około 15 minut. Rezystory są dosłownie lekko ciepłe, natomiast boczne tu też jest lekko ciepłe. Tutaj brakuje tego jednego rezystora, którego niby zamówiłem 7 sztuk, a przyszło niestety tylko 6. Czyli te radiatory jednak były potrzebne do tych małych rezystorków, natomiast do dużych wydaje mi się, że wystarczy tutaj ta obudowa. No i jeżeli będzie problem z odprowadzeniem ciepła z tych dużych, to po prostu zmodyfikuję tą konstrukcję o radiatory, do których przymocuję te rezystorki. Przejdźmy do podsumowania. Jeszcze taka informacja, w zasadzie tylko 15 minut go testowałem i to nie na pełnej mocy, bo tam ustawiałem oscyloskop i tak dalej. No jest wyraźnie ciepły transformator, naprawdę wyraźnie ciepły. Jak widzieliście, zbudowanie sztucznego obciążenia audio nie jest wcale trudne. Moje zbudowałem w oparciu o nowe i używane części, plus odrobina wiercenia i piłowania. Konstrukcja jest skręcona w taki sposób, aby w przyszłości móc rozbudować dodatkowe rezystory lub zmienić je na rezystory większej mocy, albo po prostu rozmontować i wykorzystać elementy konstrukcyjne do czegoś innego. Oczywiście takowe obciążenie no, nie nadaje się do każdego rodzaju wzmacniaczy. Mówię tutaj o konstrukcjach wzmacniaczy nieposiadających wyjścia do masy lub niektóre konstrukcje wzmacniaczy klasy D, na przykład połączone w bridge. Podczas projektowania obciążenia należy jeszcze się zastanowić,
nad doborem. W moim przypadku założyłem, iż obciążenie 2x200 W przy 8 ohmach i 2x400 W przy 4 ohmach będzie wystarczające do 99% napraw wzmacniaczy i amplitunerów, które do mnie trafią. W kolejnych filmach będę się starał wykorzystać owe obciążenie w celu przeprowadzenia testów i sprawdzeniu deklarowanej mocy amplitunerów i wzmacniaczy. Jeśli spodobał Ci się film, kliknij kciuk w górę i zapraszam do następnego odcinka.